Piątka dla zwierząt zakładająca m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, choć nie uzyskała zgody w parlamencie, jest wprowadzana po cichu, alarmują politycy Konfederacji. Pierwsze w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem wśród norek wykryto na Pomorzu pod Żukowem 27 stycznia bieżącego roku. W efekcie hodowca norek został zmuszony do uboju i utylizacji wszystkich zwierząt. Wybitych zostało około 6 tysięcy norek. Szacunkowa wartość to około 10 milionów złotych. To nie był jedyny taki przypadek. Jednak jak się okazuje, odszkodowanie tym hodowcom nie przysługuje. Dzisiaj mamy sytuację taką, że aktywista antyhodowlany został ministrem rolnictwa odpowiedzialnym za hodowlę właśnie. A więc mamy efekty takie, jakie mamy. Niszczenie polskiego rolnictwa, niszczenie polskiej hodowli i polskiego rolnika. Odbieranie szacunku nam, rolnikom. Na to zgody być nie może. Mówi prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i hodowca norek Szczepan Wójcik. Dlatego też posłowie Konfederacji podjęli interwencję u ministra rolnictwa w sprawie hodowli norek w Polsce. Minister Puda, wydając pozwolenie na to, by zabić miliony norek, choćby tysiące norek, choćby w kartuzach w województwie pomorskim, zrobił to de facto bezprawnie, bez jakiegokolwiek przemyślenia, bez jakiejkolwiek analizy, tylko dlatego, że uznał, że to dobry sposób, by zlikwidować branżę futerkową w Polsce. Interwencja poselska nie przyniosła jednak oczekiwanych efektów, mówi poseł Konfederacji Robert Winnicki. Niestety pan minister wbrew obowiązującemu prawu nie chciał z nami rozmawiać, poprosił tylko o wszystkie pytania na piśmie. Zdaniem byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego likwidacja norek ze względu na COVID-19 to realizacja od tyłu ustawy o tak zwanej ochronie zwierząt. Nie udało się tego zrealizować słynną mityczną piątką dla zwierząt, no to teraz COVID-em, uzyskując jednocześnie akceptację społeczną, bo tam gdzie walczymy o zdrowie ludzi, no to również i łatwiej nam zaakceptować różne radykalne rozwiązania. Hodowców zwierząt futerkowych po raz kolejny zaatakowała poseł do Parlamentu Europejskiego Sylwia Spurek. Ostatnie miesiące jasno pokazały, że fermy zwierząt futerkowych to nie tylko cierpienie zwierząt oraz straty w środowisku, ale także zagrożenie dla zdrowia publicznego. Znana ze skrajnie lewicowych poglądów Sylwia Spurek oprócz postulatów likwidacji branży futerkowej ma jeszcze inny pomysł, równie skrajny. Sprzeciwia się hodowli zwierząt do produkcji mięsa, mleka, jaj, a nawet miodu. Wraz ze skrajną lewicą dąży do zakazu wytwarzania produktów spożywczych pochodzących od zwierząt. Zamiast nabiału mięsa i jaj roślinne zamienniki. Na początek proponuje wprowadzenie zakazu reklam mięsa i nabiału. Już dawno powinien być zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. Mamy zakaz reklamy i promocji papierosów, czas na zakaz promowania mięsa, mleka nabiału. To zupełnie niezrozumiała i oderwana od rzeczywistości wypowiedź, mówi wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Antoni Skóra. Zastanawiam się, czy akurat pani nie błądzi w rozumieniu tego świata. Bo nie wyobrażam sobie egzystencji na tym świecie, przynajmniej dotychczasowej liczby ludzi, ilu ich było, aby przeżyli bez żywności. Takie lewicowe postulaty uderzyłyby najbardziej w rolników, o których tutaj najmniej się wspomina, wskazuje minister Jan Krzysztof Ardanowski. Rolnicy, żeby przeżyć, żeby gospodarstwo mogło dalej funkcjonować i przynosiło jakieś dochody, będą musieli ponieść ogromne inwestycje, na które pieniędzy nie ma, bo Unia tych pieniędzy nie daje. To realizacja pomysłów Billa Gatesa, na które zresztą pani Spurek się powołuje, wskazuje z kolei poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko. To jest pomysł pana Gatesa, to jest pomysł korporacji, czyli abyśmy nie mieli takiego normalnego rolnictwa jak w tej chwili, tylko znowu będziemy płacili gigantyczne pieniądze za mięso wyprodukowane w laboratorium. Pomysły lewicy wprowadzają wielu w osłupienie. To totalne nieporozumienie, podkreśla producent mleka Krzysztof Boguszewski. Jeżeli ja chcę zjeść schabowego, zjeść kurczaka, zjeść jajko czy wypić klankę mleka, to jest mój wybór. Jeżeli ktoś chce być wegetarianinem i chce jeść szczaw czy trawę, jego wybór. Takie narzucanie społeczeństwu wegetarianizmu czy weganizmu, u których podstaw stoją cele polityczne, z pewnością mają charakter ideologiczny, zaznacza socjolog dr Jerzy Żurko. Oczywiście nie każdy wegetarianizm, a nawet i weganizm ma charakter ideologiczny,
ale w momencie, kiedy się go propaguje w celach politycznych, to oczywiście w 100% ma. Pytanie, co zrobi obóz rządzący? Czy dalej pod naciskiem środowisk lewicowych będzie dążył do realizacji ich postulatów, czy stanie po stronie rolnictwa, które jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki?